Dobry wieczór. W środę 10 kwietnia Rafał Kulik zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Ponad 40 zastępów Straży Pożarnej całą noc walczyło z ogniem, jaki opanował jedną z hal produkcyjnych w Mikołowie. To już drugi podobny pożar hali w ciągu ostatnich dwóch dni. Sprawy nie mają ze sobą związku, ale w obu przypadkach służby nadal pracują nad ustaleniem, co było przyczyną pojawienia się ognia. Łukasz Kądziałka. Tak było w Mikołowie tuż po pojawieniu się ognia w obiekcie przy ulicy Kościuszki. Dzień wcześniej podobny widok mieli mieszkańcy nie tylko Katowic, ale wielu miast dookoła, ponieważ pożar przy ulicy Rzepakowej wybuchł w ciągu dnia. Dzisiaj rano strażacy dogaszali jeszcze halę w dzielnicy Mikołowa Kamionce. Paliło się w jednej z hal produkcyjnych, bo tu mamy kompleks takiej dużej hali o wymiarze około 200 na 130 metrów. U jednego z najemców się zapaliły tworzywa sztuczne, zajął się też część konstrukcji dachu. W kulminacyjnym momencie w akcji gaśniczej brało udział około 180 strażaków. Pożarem objęta była część hali o wymiarach 30 na 50 metrów. Zaraz po pojawieniu się płomieni ze środka wyszło 9 osób. Nikomu nic się nie stało. Firma Silingen, której hala stanęła w ogniu, zajmuje się produkcją wyrobów dla przemysłu stalowniczego i odlewniczego. Z naszej informacji wynika, że żadne stężenia czegokolwiek wokoło w powietrzu, jakiekolwiek normy nie są przekroczone. Dzisiaj na miejscu pojawił się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, żeby ocenić stan obiektu. Wiadomo, że nie ucierpiały inne firmy działające w kompleksie. Jeszcze jest jednak zbyt wcześnie na wskazanie przyczyny wybuchu pożaru. Zaplanowaliśmy na dzisiaj nasze czynności z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa, jednak czekamy jeszcze, aż Straż Pożarna zakończy działania, żebyśmy mogli wejść na miejsce zdarzenia. Takie czynności zaczęły się już po poniedziałkowym pożarze hali magazynowej, w której składowane były hulajnogi elektryczne. W obiekcie przy ulicy Rzepakowej odbyły się oględziny. Na razie nie ustalono, co dokładnie spowodowało pożar, który widziały z bardzo dużej odległości tysiące osób. Kłęby czarnego dymu unosiły się nad Katowicami. Później wyczuwalny był nieprzyjemny zapach, a jego źródłem były palące się akumulatory litowo-jonowe. Nie uzyskano pisemnej opinii biegłego co do przyczyny tego zdarzenia, a z uwagi na początkowy etap postępowania w chwili obecnej nie mogę wypowiadać się co do przebiegu i okoliczności ujawnionych w toku tych oględzin. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, w hali należącej do firmy Pharmacol mogło dojść do zwarcia w instalacji elektrycznej. Choć oba pożary wydarzyły się dzień po dniu, nic nie wskazuje na to, że są ze sobą powiązane. Miał być remedium na kierowców, którzy nie stosują się do limitów prędkości. W niektórych jednak miejscach piraci drogowi są niepokonani, a fotoradary biją rekordy, jeżeli chodzi o liczbę wystawianych mandatów. Dobrym tego przykładem jest fotoradar w Gliwicach, nieopodal skrzyżowania autostrady A1 i A4, który w 2023 roku strzelił, uwaga, aż ponad 11 tysięcy razy. Jak sprawdziła Karolina Komada, to oznacza, że średnio robi on ponad 30 zdjęć na dobę. Rekordy to zazwyczaj powody do dumy. Ten rekordzista jednak za każdym zdjęciem dokumentuje łamanie prawa i uszczupla portfele sfotografowanych kierowców. Niestety to niechlubne rekordy. Pamiętajmy o tym, że fotoradar zdjęcie zarejestruje wtedy, gdy kierowca przekroczy dozwoloną prędkość. Co więcej, to w wielu przypadkach znaczne przekroczenie prędkości, tak więc tam kierowcy nie zachowali właściwego porządku, właściwego nadzoru, właściwej prędkości, czyli jechali zbyt szybko. A pamiętajmy o tym, że fotoradar to urządzenie, które służy spowolnieniu ruchu, a jednocześnie ma poprawić bezpieczeństwo. W ubiegłym roku takie zwiększenie bezpieczeństwa w tym miejscu nastąpiło ponad 11 tysięcy razy. Fotoradar na węźle Sośnica, a dokładniej na tak zwanym Ślimaku, gdzie zjeżdża się z autostrady A1 i wjeżdża na A4, jest ustawiony od 2020 roku. Przyczyn, dlaczego akurat tam fotoradar strzelił tyle mandatów, może być kilka. Liczba naruszeń przede wszystkim jest zdeterminowana natężeniem ruchu na danym odcinku drogi. Wiadomo, że jeżeli większe natężenie ruchu, większa intensywność przejeżdżających samochodów, no tym wykroczeń może być rzeczywiście więcej. Tak więc inne charakterystyczne dane na tych odcinkach dróg, na których ten ruch nie jest ruchem lokalnym, kierujący są z różnych regionów Polski, no to rzeczywiście może dojść do sytuacji, że ta noga mocniej przyciśnie pedał przyspieszenia.
W województwie śląskim to jedyny fotoradar z takim wynikiem. Druga tak skuteczna pułapka na piratów drogowych znajduje się w Bielsku Białej. Tamta ma na swym koncie ponad 5 tysięcy zdjęć. Kiedy wykonana jest dogłębna analiza i fotoradar umieszczony jest we właściwym miejscu, to zapewne poprawia on bezpieczeństwo. Pamiętajmy o tym, że prędkość to wciąż żniwo na naszych drogach, to wciąż przyczyna wielu zdarzeń drogowych, tak więc jeżeli będziemy jeździć z właściwą prędkością, z tą, która znajduje się na znakach, czy też wynikająca z ogólnych przepisów, to na pewno na naszych drogach będzie bezpieczeństwo. Należy w tym miejscu dodać, że w 2023 roku mundurowi z Katowic odnotowali ponad 278 tysięcy przekroczeń limitu prędkości, co oznacza, że w tej sprawie jest jeszcze wiele do zrobienia. Po niewielkich poprawkach Śląska Gotka wraca na salę plenarną Polskiego Sejmu. Czas na drugie czytanie ustawy uznającej śląski za język regionalny. Jest to możliwe, bo większość członków Komisji do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych poparła projekt. Przeciw była dwójka posłów Prawa i Sprawiedliwości. To już ósma próba uznania Gotki za język regionalny. Wszystko wskazuje na to, że tym razem w parlamencie może się to udać. Ale i tak ostatnie słowo będzie miał prezydent Andrzej Duda, który ustawę może zawetować. Karolina Komada. Choć to kolejne podejście, jeszcze nigdy nie było tak blisko. Już pod koniec kwietnia odbędzie się drugie czytanie dotyczące uznania języka śląskiego za regionalny. Większością głosów 8-2 Komisja do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych zaakceptowała projekt ustawy i wniesiona do niej poprawki. To był część poprawek legislacyjnych, część poprawek dotyczyła tego, że oczywiście jedną rzeczą jest uznanie śląskiego za regionalne, drugą możliwość wprowadzenia go do szkół. I żeby móc to zrobić realnie, to czasem na przygotowanie programów nauczania, podręczników, nauczycieli jest rok szkolny 2025-2026 i podobna poprawka dotyczyła MSW, gdzie trzeba przeprowadzić procedury naboru wniosków na granty z MSW, na dotacje dla organizacji, które dbają o język śląski i te dotacje też będą możliwe od 2025 roku. Drugie czytanie w sali plenarnej odbędzie się między 23 a 25 kwietnia. Następnie głosowanie, po którym projekt trafi na początku maja do Senatu. Czekamy w Senacie z utęsknieniem na ten projekt, żeby móc go również zarekomendować panu prezydentowi do podpisu i miejmy nadzieję, że tym razem pan Duda wykaże się postawą proobywatelską wobec wszystkich mieszkańców Polski, polskich obywateli i obywatelek i ten projekt podpisze, na co bardzo liczymy. To jest pierwszy krok ku uznaniu godności Ślązaczek i Ślązaków, ponieważ drugim krokiem będzie uznanie śląskiej mniejszości etnicznej, nad czym będziemy pracować, ponieważ w końcu w Polsce jest klimat na zrozumienie tego, że nasze różnice nas ubogacają, nasze różnice nas budują, nas uzmacniają, a nie osłabiają. Z czym od lat zgadza się Ruch Autonomii Śląska, choć według ich członków uznanie śląskiego za język regionalny to dopiero początek długiej drogi. W moim przekonaniu to samorząd wojewódzki musi na siebie wziąć częściowo odpowiedzialność. Ruch Autonomii Śląska postuluje i mam nadzieję, że to doczeka się także życzliwości ze strony nowego sejmiku. Ustanowienie jako wojewódzkiej instytucji kultury Instytutu Języka Śląskiego, który koordynował będzie te działania. No, ważne jest tak, żeby wykorzystać te zasoby, które mamy. Wojewódzkie ośrodki metodyczne powinny włączyć się w przygotowanie wprowadzenia śląskiego do szkół. To musimy zrobić tak naprawdę szybko i intensywnie, żeby ten sukces, którego wielu będzie się cieszyć, no, nie przerodził się w rozczarowanie. Uznanie języka śląskiego znalazło się na liście 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów Donalda Tuska. Swoje poparcie w tym temacie zadeklarowała Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica. Uznanie go da m.in. możliwość montażu dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości, a także wprowadzenie języka śląskiego do szkół. Przed nami ostatni akt wyborów samorządowych. Zanim jednak zostanie odegrany, główni jego aktorzy walczyć będą jeszcze do 21 kwietnia o uznanie wyborców. W całej Polsce do drugiej tury staną kandydaci w aż 60 miastach prezydenckich, a jednym z większych w województwie śląskim jest Częstochowa. Tam obecny prezydent Krzysztof Matyjaszczyk z Lewicy zmierzy się z kontrkandydatką Prawa i Sprawiedliwości Moniką Pochorecką. Dziś w rozmowie z Fatimą Orlińską kandydatka i kandydat przyznali, że ostatnia prosta to bardzo intensywny czas. Niewielką różnicą procentową głosów ubiegający się o reelekcję Krzysztof Matyjaszczyk przegonił w pierwszej turze swoją konkurentkę z Prawa i Sprawiedliwości Monikę Pochorecką. Obecny prezydent zyskał niespełna 32% poparcia, zaś będąca w opozycji polityczna konkurentka zdobyła ponad 27% głosów. Prezydent Matyjaszczyk przyznaje, że spodziewał się dobrego wyniku PiS, jednak nie aż tak dużego. Dlatego przed drugą turą stawia przede wszystkim na kontakt z mieszkańcami, bo po ewentualnej wygranej do realizacji ma sporo zadań.
to poprawa sytuacji służby zdrowia. Chcemy to zrobić poprzez przekazanie naszego szpitala miejskiego na rzecz Częstochowskiej Uczelni Uniwersytetu imienia Jana Długosza. Oprócz tego walka o lepsze miejsca pracy. Do tej listy dopisać należy lokalne drogi i chodniki, zadbanie o seniorów, a także budowę nowych mieszkań. Witamy częstochowiat i częstujemy dobrymi pączkami. W bezpośrednich spotkaniach o głosy powalczyć zamierza też Monika Pochorecka, która mówi, że swoją kampanię zaczęła już kilka lat temu. Wiele jest działań doraźnych i systemowych, które trzeba podjąć w zasadzie na już, od zaraz. Zapraszam pana prezydenta, mojego kontrkandydata do debaty. Odbyły się dwie, w żadnej z nich nie wziął udziału, a szkoda. Wraz z pierwszą turą wyborów w Częstochowie zmienił się również układ sił w Radzie Miasta, gdzie zdecydowaną przewagę zyskało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 9 mandatów. Lewica w nową kadencję wchodzi z szóstką radnych. Niewykluczone jest tutaj porozumienie z Koalicją Obywatelską, choć radni przyznają, że dla mieszkańców chcą działać wspólnie bez względu na środowiska, z których się wywodzą. Stawiamy na dialog i wydaje mi się, że przed nami rozmowy, w których będziemy ustalać, jak to wszystko będzie wyglądać. W tej kadencji w Częstochowskiej Radzie Miasta zasiądzie nie jak poprzednio 28, a 25 radnych. Skład może zmienić się w zależności od tego, kto stanie na czele Urzędu Prezydenta, ponieważ prezydent nie może być jednocześnie radnym. Podróż kolejami śląskimi z rowerem to żadna nowość, jednak rowerzyści uważajcie. Już niedługo trzeba będzie rezerwować miejsce dla jednośladu. Z jednej strony oznacza to gwarancję wolnego miejsca, ale z drugiej może też być uciążliwe dla osób chcących przewieźć rower spontanicznie lub na trasie często do tego wybieranej. Łukasz Kądziałka. W tym roku sezon rowerowy zaczął się szybciej niż zwykle. Im cieplej, tym rowerzystów jest więcej. Sporo osób podróżuje z kołem i zabiera do pociągu swoje jednoślady. Dla tych pasażerów szykują zmiany Koleje Śląskie. Że lepiej, żeby ten pasażer, który chce podróżować z rowerem, przeżył ten zawód, że nie ma miejsca przed swoim komputerem, a nie o 7 rano na stacji. No nie, dlatego wprowadzona będzie rezerwacja miejsc. Dzięki niej pasażer ma mieć pewność, że z kołem do pociągu wsiądzie. Teraz bilet na przewóz roweru kosztuje 5 złotych, a po zmianach za przewóz z rezerwacją trzeba będzie zapłacić 8 zł i 40 groszy. Możliwość dokonania rezerwacji będzie już 2 tygodnie przed podróżą. Możemy ten bilet kupić wcześniej w aplikacji online w kasach biletowych Kolei Śląskich i wtedy mamy gwarancję przejazdu pociągiem razem z rowerem. Dotychczas zdarzało się tak, że pasażerowie kupowali taki bilet, ale ze względu na napełnienie pojazdu nie byli do tego pojazdu wpuszczani. Jednak bardzo często dochodzi do sytuacji, że składy do Wisły są mocno przepełnione. Problemem jest bowiem mało miejsc przeznaczonych dla rowerów. W zależności od typu składu mieści się ich od 4 do 14. To niewiele, biorąc pod uwagę rosnącą popularność takiego sposobu podróżowania. Koleje Śląskie niebawem chcą uruchomić VeloCUG, czyli pociąg ze strefą rowerową, w którym zmieści się 36 jednośladów. Ma on kursować na linii Katowice-Wisła-Głębce. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Spokojnej nocy, dobranoc.